Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam serdecznie moich tutaj gości. Jest z nami Pan Marszałek Roman Kolek, Pani doktor Anna Matejok, Pan kurator Michał Siek, Pan dyrektor Robert Bryk, komendant placówki Straży Granicznej Pan pułkownik Jerzy Łukasik i witam komendanta Państwowej Straży, zastępcy komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Drodzy Państwo, tak jak rano powiedziałem, w województwie opolskim na chwilę obecnej mamy zdiagnozowanego jednego pacjenta, który jest chory na tegoż wirusa. Nazwy nie muszę pewnie wiedzieć, bo wszyscy już to odmieniają przez wszystkie przypadki. 12 osób jest hospitalizowanych, 60 osób hospitalizowanych, czyli leży na oddziale i czeka na ostateczny wynik. Przedstawiłem wszystkich, czy ktoś pominął? Pan marszałek pominął? Nie, wszystko, przepraszam, bo już tyle tych spraw. 12 osób jest hospitalizowanych, czyli leży, drodzy Państwo, w szpitalu, oczekuje na wynik. 60 osób jest podanych w kwarantannie domowej, więc to są osoby zdrowe, drodzy Państwo, tylko ze względu na pewne okoliczności mają po prostu być oczekiwać, czyli są jakieś symptomy, jakieś czy są jakieś okoliczności wskazujące na to, że mogą być, drodzy Państwo, chorzy. No i 343 osoby. Aktualne dane, tak zwane stan nadzorem epidemiologicznym odpowiedniej stacji sanitarno-epidemiologicznej, czyli osoby, z którymi jest kontakt stacji sanitarno-epidemiologicznej dotyczącej kontaktowania się w kwestii stanie zdrowia. Drodzy Państwo, spraw jest bardzo wiele. Przed chwileczką skończyła się konferencja Pana Ministra Zdrowia. Wchodzimy, drodzy Państwo, jakby kolejny etap działania w tym zakresie, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się tego wirusa w naszym kraju. Podejmowanych jest bardzo wiele czynności na poziomie rządowym i wiele z tych czynności przechodzi na poziom administracji rządowej w terenie. Drodzy Państwo, ze względu na to, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest najważniejsze i na tym etapie w chwili obecnej skupiam całą moją pracę. Od dzisiaj, drodzy Państwo, będę przeprowadzał jedną konferencję prasową. Nie wiem, o której godzinie i nie będziemy odpowiadać, drodzy Państwo, na żadne pytania. Nie dlatego, że nie chcemy, tylko dlatego, proszę Państwa, po pierwsze, że tych pytań jest bardzo dużo, tak szczegółowych, które nawet nie mają nic praktycznie tylko potocznie wspólnego z tym zakażeniem. I dlatego, żeby w mediach nie pokazywały się jakiekolwiek informacje. To, co ja mówię, to jest informacja, drodzy Państwo, sprawdzona, pewna, bo to, co się dzieje w mediach, niestety jest to, o czym mówię od samego początku, wywołuje panikę. A panika, nieważne w jakim przypadku, jest najgorszym doradcą. To, co się dzieje, jak zachowują się niektórzy ludzie, jak postępują, jak to jest wykorzystywane przez inne jednostki, nie sprzyja rozważnemu podejmowaniu decyzji. Jak Państwo obserwujecie, co się dzieje, jakie postąpiło, co wydało Światowa Organizacja Zdrowia w skali światowej, teraz Pan Minister Szumowski określił kolejny krok, to wymaga, drodzy Państwo, rozwagi, odpowiedzialności od każdego z nas. To, co mówiłem rano i od tego tę konferencję chciałem, drodzy Państwo, rozpocząć. Apeluję i proszę o solidarność i wyrozumiałość, o adekwatne zachowanie się do aktualnej sytuacji. A my, drodzy Państwo, czytamy znowu od zera i będę to powtarzał. Higiena osobista. Możliwość jak największa unikania spotkań zbiorowych, a zwłaszcza w osobie grup, gdzie nie wiemy kto, z kim, gdzie, drodzy Państwo, przebywał. To jest podstawa, drodzy Państwo. Stosowanie się do wytycznych, o których zaraz, drodzy Państwo, będę również mówił. To jest, drodzy Państwo, podstawa. Kolejna sprawa, to, o czym mówiłem rano, wrażliwość. Wrażliwość zwłaszcza na osoby starsze, wrażliwość zwłaszcza na osoby, które potrzebują tej pomocy. Coraz częściej, coraz mocniej możemy dostawać informacje, że osoby z różnych względów, czy zdrowotnych, czy oczywiście obawiając się, będą potrzebować tą pomocy. Ja tą pomoc proszę, zwłaszcza dla osób starszych. Mówię to do wszystkich, drodzy Państwo, abyśmy wszyscy w swoim najbliższym zasięgu zobaczyli, gdzie te pomocy, drodzy Państwo, potrzebują.
I to jest od Państwa najważniejsza chwila obecnej, która jest. Jak Państwo już wiecie, jest w Rynach osoba śmiertelna i oby takich przypadków już nie było. Robimy, drodzy Państwo, wszystko, co w naszej mocy, aby wszystkie sytuacje wyciszyć i działać z wyprzedzeniem, drodzy Państwo. To, co w chwili obecnej podejmuje polski rząd, to w chwili obecnej wiele rządów w Europie Zachodniej żałuje, że nie zrobiło tego wcześniej. Jesteśmy prekursorem w wielu działaniach. Nie po to, żeby zrobić na pokaz, tylko po to, że bezpieczeństwo mieszkańców, drodzy Państwo, najważniejsze i żeby zminimalizować skutki tego wirusa, który jest w chwili obecnej na całym świecie. Bo tak można powiedzieć. Drodzy Państwo, podsumujmy, co się do tej pory w miarę krótkim czasie wydarzyło, a potem przejdziemy do pytań. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w to, co się w chwili obecnej dzieje. Nie jestem w stanie wszystkich osób wymienić, ale są tu koło mnie osoby, z którymi spotykam się najczęściej, a praktycznie widzimy się praktycznie przez 24 godziny, a przynajmniej słyszymy na dobę. Jest koło mnie pani dr Anna Matejuk, szefowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Opolu. Z Was, z wszystkimi pracownikami w ramach powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznych. Pracujemy, drodzy Państwo, w trybie 24 godziny. Jest, drodzy Państwo, koło mnie pan marszałek Roman Kolek, razem z panem marszałkiem, czy panem marszałkiem Andrzejem Bułą, z nim w stałym kontakcie, współpracujemy i pomagamy sobie, o czym zaraz, drodzy Państwo, powiemy. Jest, drodzy Państwo, obok mnie pan dyrektor Robert Bryk, szef Narodowego Oddziału Polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pan dyrektor i cały zespół pracuje w trybie 24-godzinnym, drodzy Państwo. Ilość spotkań z lekarzami, szpitalami i wielu innych praktycznie jest nie do policzenia, drodzy Państwo, bo sytuacja się zmienia bardzo dynamicznie i my musimy reagować na tą, drodzy Państwo, sytuację. Są również, drodzy Państwo, u mnie przedstawiciele służb mundurowych, o które zaraz pójdę, panowie komendanci. Jest również pan kurator Michał Siek, bo doskonale wiemy, że życie i bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. I tam z boku siedzi pan dyrektor Henryk Förster. Nie wiem, czy pan dyrektor mnie jeszcze słyszy, bo wiem, że tak jak ja, drodzy Państwo, w ruchu ciągu jesteśmy od kilku dni. Drodzy Państwo, staramy się wszyscy, aby reagować, wykonywać polecenia i dostosować tą politykę przeciwdziałania do aktualnych, tutaj naszych wewnętrznych spraw, bo każde województwo ma inny potencjał. Doskonale Państwo wiecie, pod każdym względem. W chwili obecnej w województwie opolskim znajdują się dwa oddziały zakaźne w Opolu i w Nysie. I to oczywiście, drodzy Państwo, wiadomo, że to są w pierwszym tego, na pierwszy rzut ewentualnej pomocy tym osobom zarażonym bądź osobom chorym. Ze względu na to, drodzy Państwo, że w województwie opolskim nie ma oddziału zakaźnego dla dzieci, podjąłem decyzję o tym, aby taki oddział, nazwijmy to tymczasowy albo przynajmniej przystosowany, stworzyć w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu. Jeżeli pojawią się dzieci chore, tam będą kierowane. I to od razu publicznie mówię, nie wiem, ile będę wojewodą, ale dopóki będę, moim celem jest stworzenie nie oddziału oddzielnego zakaźnego dla dzieci, a przynajmniej oddziału jednego dziecięcego w województwie opolskim, który będzie w pełni przygotowany do natychmiastowego przejęcia funkcji oddziału zakaźnego. A więc tu mówimy o respiratorach, o pełnej wentylacji mechanicznej, o izolacji, etc., etc., etc. Drodzy Państwo, działania dotyczące koronawirusa podjęliśmy już w styczniu. Wtedy się odbyło pierwsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Już wtedy ze wszystkimi służbami i osobami odpowiedzialnymi zaczęliśmy podejmować pewne działania i przygotować się to, co może nas czekać. A więc już gdzieś koło 20 stycznia miałem świadomość tego, co może nas, drodzy Państwo, może nie świadomość, co może czekać, ale przygotować się na ewentualność. Za tydzień było wojewódzkie zarządzanie, tak, 26, więc od tego momentu, drodzy Państwo, Opolski Urząd Wojewódzki, jak inne urzędy wojewódzkie, może niektóre wcześniej, już na ten temat żeśmy myśleli i rozmawialiśmy, drodzy Państwo. Niestety nie pominęliśmy się. Trzeba się, bo, drodzy Państwo, na to przygotować, co pokazał czas, bo dzisiaj mamy 12 marca. A więc, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o sprawy kryzysowe, sprawy koronawirusa, jesteśmy praktycznie w Urzędzie Wojewódzkim już od dobrego ponad półtora miesiąca. To nie jest tak, że działamy od kilku dni dopiero. Szanowni Państwo, najważniejszą kwestią
w sprawach zdrowotnych są oczywiście placówki szpitalne. W tej kwestii pod koniec lutego spotkałem się z wszystkimi dyrektorami szpitali. Przekazałem wszystkim dyrektorom o powadze sytuacji, o tym, jaki może być rozwój sytuacji na podstawie danych, które spływały do nas z zagranicy i poprosiłem wszystkich dyrektorów szpitali o to, aby w sposób solidarny, odpowiedzialny, kompetentny podeszli do tematu. Już wtedy powiedziałem dyrektorom, że będzie istniała konieczność, możliwość naprawdę mocnego współdziałania. Niezależnie, który to jest szpital, niezależnie, jakie ma oddziały i niezależnie, jakim personelem dysponuje. Następnie, drodzy Państwo, zgodnie ze specustawą podjąłem decyzję, że 14 szpitali w województwie opolskim postawiłem w stan podwyższonej gotowości. I dzisiaj, drodzy Państwo, na kolejnym spotkaniu ze szpitalami, było to dzisiaj chyba szóste, wszystkie szpitale w województwie opolskim zostaną postawione w stan podwyższonej gotowości. Daje mi to pewne możliwości, ale na pewno nie są to możliwości, żeby być dyktatorem, ale pewne możliwości mi, drodzy Państwo, daje. Drodzy Państwo, po konsultacji z wszystkimi szpitalami zostały opracowane dwie procedury. Procedura postępowania z pacjentami poniżej 16 roku życia i procedura postępowania z pacjentami dorosłymi. Tam jest dokładnie rozpisane, gdzie, w którym momencie. Najogólniej, drodzy Państwo, mówię, że chodzi o osoby dorosłe. Z 40 aktualnie łóżek, które posiadamy na oddziałach zakaźnych, podjąłem decyzję o zwiększeniu do 400, a więc 10. To nie to, że te szpitale już mają 400, ale ma być przygotowany w razie czego na 400 osób, a więc 10-krotnie. Tak jest w procedurze, którą tu mam przy sobie. Jeżeli chodzi o pacjentów poniżej 16 roku życia, tak jak powiedziałem, po stwierdzeniu podejrzenia bądź choroby, dedykowany szpital w Kinierzynie Kośle. Drodzy Państwo, kolejną bardzo ważną kwestią, jedną z tysięcy można powiedzieć, było skierowanie ze specjalnej rezerwy pana premiera dodatkowych środków finansowych dla wskazanych przez wojewodę opolskiego szpitali o natychmiastowym przekazaniu środków finansowych na zakup najpotrzebniejszych rzeczy typowo skierowanych pod walki z tą chorobą. Zostało, drodzy Państwo, skierowanych do 4 szpitali województwa opolskiego prawie 4 miliony złotych na zakup odpowiedniego sprzętu. I to, drodzy Państwo, jest ten początek, gdzie stricte finansowo. Teraz szpitale, podpisujemy zaraz umowę z panem marszałkiem i szpitale będą dysponować kwotami, aby to, drodzy Państwo, zakupić. Oprócz, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o sprawy jeszcze medyczne, odbyło się spotkanie z przedstawicielami podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie do wszystkich, tak jak również szpitali, zaapelowaliśmy o wyrozumiałość, o współpracę, o empatię w tej wyjątkowej, drodzy Państwo, sytuacji. W ramach działań, drodzy Państwo, nie obyło się bez współpracy jak najbardziej z samorządami. Takich spotkań było kilka. Takie spotkania były indywidualne, ale takie spotkania również były grupowe. Oddzielne z powiatami, oddzielne z samorządami gminami. Jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o starostów, to prawo również wskazuje starostom pewne działania w sytuacji zarządzania kryzysowego. I jasno wytłumaczyłem starostom, na czym ta praca ma polegać. Głównym tematem, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o starostów, to jest oczywiście przygotowanie tzw. miejsc kwarantanny. Kwarantanny, drodzy Państwo, rozróżniamy na dwa sposoby. Kwarantanna domowa i kwarantanna grupowa. Dam to, drodzy Państwo, na przykładzie. Nie ma sensu wydzielania czy kierowania jednej osoby do budynku, obiektu, który ma 50, 60, 150 miejsc, aby tam przebywała. Jest do tego odpowiednie, że warunki tego pozwalają, jest kwarantanna domowa. Ale, drodzy Państwo, musimy być przygotowani na różne scenariusze. Wydałem polecenie każdemu staroście, aby na swoim terenie przygotował jedno pomieszczenie, jeden obiekt, gdzie dla minimum 50 osób. Dlaczego 50? Bo między tyle ma autokar miejsc. Przygotować miejsce, gdzie te osoby, gdzie się stwierdzi, że jeden z pasażerów, to jest na bazie tego przykładu, który był w województwie lubuskim, kiedy się okaże, że jeden z pasażerów nagle poczuje się źle, natychmiast jest, na w miarę szybko jest badany pod kątem zagrożenia epidemiologicznego i dopóki nie mamy wyniku pozytywnego lub ujemnego odnośnie koronawirusa,
Cały autobus jest poddawany, drodzy Państwo, kwarantannie. Dopóki nikt nie okaże się, ja mówię na przykładzie autobusu, że pacjent nie jest zarażony tą chorobą, wszyscy pasażerowie oraz kierowcy muszą przebywać w kwarantannie, drodzy Państwo. Po to właśnie, żeby uniemożliwić to rozprzestrzenianie się tej choroby. Drodzy Państwo, i takie polecenia wydałem starostom. A oprócz tego oczywiście przygotowanie stosunkowo większej ilości miejsc na ewentualną konieczność. Województwo polskie podzieliłem na trzy, można powiedzieć, obszary w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących dany powiat. Te ilości, drodzy Państwo, to od 100 dodatkowych, panie dyrektorze, pamiętam, do 200 dodatkowych. Mały powiat stosunkowo liczebności musi przygotować dodatkowe 100, duży powiat na przykład do Polski musi przygotować 200, a jeszcze po środku mamy 150. Oprócz tego, drodzy Państwo, niezależnie od powiatów, sam przygotowuję kilka miejsc tak zwanej kwarantanny grupowej i tu również dzięki współpracy i uprzejmości Pana Marszałka, obiekty, które są w zarządzie Pana Marszałka, spisaliśmy już umowy, są przygotowane w pełnej gotowości do tego, aby przyjąć odpowiednią ilość osób do kwarantanny grupowej. Drodzy Państwo, troszkę tak po środku między szpitalami a kwarantanną, to zaraz oddam szczegółowy głosy pani doktor, ale sprawa dotyczyła badania osoby, czy jest ten koronawirus, czy jej nie ma. Chwilę po rozprzestrzenianiu się tej choroby, po rozmowie z panią doktor, stwierdziliśmy, że najbliższe miejsca, gdzie można badać te próbki, to jest, drodzy Państwo, Wrocław i Śląsk. A więc dopóki województwo polskie nie miało takiego urządzenia, tam były wysyłane, drodzy Państwo, próbki. Dzięki inwencji pani doktor i mojemu błogosławieństwu to urządzenie już jest na terenie województwa polskiego. W chwili obecnej trwają testy. Początkowo to urządzenie, przeznaczyłem kwotę od razu z budżetu wojewody, to urządzenie miało być najpierw dzierżawione, później musimy czekać aż zakupione. Udało się, że to, co miało być dzierżawione, będzie już, drodzy Państwo, nasze. I wstępnie, drodzy Państwo, nie wiem, czy od 7 rano, czy od 24, oby od dnia jutrzejszego, by to nie był feralny 13, to urządzenie będzie już, powinno przynajmniej, drodzy Państwo, już działać. Uruchomienie, drodzy Państwo, nowego urządzenia wymaga testów, tak zwanych rozruchów próbnych, przeszkolenia pracowników, etc., etc. Co do, drodzy Państwo, naszego województwa polskiego, to nie tylko, że to posiadamy, ale również czas otrzymywania wyników skróci się o wiele, wiele do krótszego okresu. Nie będzie konieczności założenia tych próbek do Wrocławia, tylko będziemy to wykonywać na miejscu w Opolu. To jest, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o sprawy kwarantanny. Drodzy Państwo, jak Państwo wiecie, w ramach rozwoju sytuacji podpisałem kilka dokumentów bardzo ważnych dla różnych instytucji. Jeden z takich dokumentów, drodzy Państwo, to jest oczywiście wstrzymanie działalności żłobków i obiektów, nie pamiętam się, obiektów dzieci. No, oświatowo-wychowawczych. No. Na terenie województwa opolskiego. Po to właśnie wszystko, aby, tak w każdym województwie, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się tego wirusa. Również wydałem rozporządzenie o wstrzymaniu wszelkich imprez masowych, a w przypadku imprez masowych, powtarzam, masowych, w przypadku imprez masowych sportowych mogą się odbywać bez udziału publiczności. A więc wszelkie wydarzenia kulturalne, teatry, filharmonie są wstrzymane, jeżeli chodzi o swoje funkcjonowanie. Jak była poranna konferencja, jeden z redaktorów zapytał się o dyskoteki. Drodzy Państwo, proszę dokładnie wczytać, co jest zapisane, również dyskoteki podlegają, bo to jest impreza rozrywkowa, drodzy Państwo. Niezależnie od tego rozporządzeń, tych wykazów, wydałem pismo do wszystkich, dużo wcześniej już samorządów, że w związku z zagrożeniem koronawirusa zalecam przeglądnięcia na swoim terenie wszelkich wydarzeń sportowych, kulturalnych, branżowych, firmowych, etc. Tam, gdzie są duże skupiska ludzi, aby je odwołać, aby je przenieść w czasie, bądź doprowadzić do takiej sytuacji, aby po prostu się nie odbyło. Miałem kilka telefonów od burmistrzów, wójtów,
w różnych, drodzy Państwo, sytuacji i tam mówiłem, rekomendowałem, aby takie nie odbywały się duże skupiska ludzi, drodzy Państwo. Takie pismo też wysłałem, drodzy Państwo, dużo wcześniej, już tam kilka dni wcześniej do samorządów. Drodzy Państwo, mówię, to są takie najważniejsze informacje, bo pośrednich jest bardzo, bardzo wiele. Pewnie Państwo teraz pozadajecie pytanie i na kilka pytań też, drodzy Państwo, odpowiem. Jest tu i przy mnie panowie komendanci Straży Pożarnej i Straży Granicznej, gdyż od wczoraj, tak panie komendancie, funkcjonują w trzech miejscach na terenie... jeszcze drodzy Państwo, przepraszam. To już Państwo byliście świadkami, to było moje pierwsze publiczne wystąpienie. Przed szpitalem wojewódzkim w Opolu, przy oddziale zakaźnym i w NES-ie zostały rozstawione i zostawione namioty, które w razie potrzeby, w przypadku większej liczby pacjentów, mają pełnić różnoraką funkcję. Albo poczekalni, albo przejść po prostu w tryb przenośnej izby przyjęć. Od wczoraj, drodzy Państwo, na wielu granicach w naszym kraju, w tym również trzech przejściach na terenie Opolszczyzny, funkcjonariusze Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Policji pełnią dyżury na przejściach, którego podstawowym celem jest to, aby zabezpieczyć, sprawdzić, ewidencjonować wszystkie osoby, które przejeżdżają z Republiki Czeskiej do Polski i są badane, aby stwierdzić już tam na tym etapie, czy nie występują podejrzenia zachorowań na koronawirus. O tym szczegółach powie zaraz pan komendant Jerzy Łukasz. I drodzy Państwo, to były takie najważniejsze z grubsza informacje dotyczące, jakie działania są podejmowane. Tych działań, tak jak powiedziałem, jeszcze jest wiele, wiele innych, szczegółowych, którym czasu by nam zabrakło, żeby o nich wszystkich, drodzy Państwo, opowiedzieć. Mam nadzieję, że na część pytań Państwu zaraz odpowiemy. Ja teraz, drodzy Państwo, poproszę o zabranie głosu tutaj moich szanownych gości. Bardzo proszę o bardzo krótkie, rzeczowe wypowiedzi związane z specyfiką swojej funkcji i działalności, a potem, drodzy Państwo, przejdziemy do ewentualnych pytań. Panie komendancie, przepraszam, że przeszkadzam, ale pojawia się informacja, że jest drugi przypadek na Polszczyźnie i to jest kolega tego pierwszego pacjenta ze Strzelec. Jeżeli by można było tylko potwierdzić, będę przeżyć i powiedzieć, w jakim tam pan jest stanie i gdzie przybywa, to byłoby... Do tego tematu, drodzy Państwo, dojdziemy. Jak będziemy pytać, to przejdziemy, dobrze? Mam tu informację, tak, jest drugi przypadek zarażenia koronawirusa, ale przejdziemy, drodzy Państwo, do tego. Panie Marszałku, bardzo proszę. Jak Państwo słyszeliście, bardzo operatywne działanie i przekazanie dotacji w środku z budżetu państwa, jak budżet wojewody dla samorządu województwa polskiego, przekazanie następnych do jednostek, które będą zaangażowane na tej pierwszej linii działania. To są dotacje, które są przekazane dla Szpitala Wojewódzkiego i dla Ostrowskiego Centrum Medycznego w Kuch oraz dla Szpitala MSWiA w Buchołazach. Te szpitale, jak Państwo wiecie zapewne, stanowią grupę miejsc związanych z izolacją i ograniczaniem, a tym samym ograniczaniem rozprzestrzeniania się choroby. Bardzo istotny i ważny cel. Z tych środków, ja w tej jednostce samorządu województwa polskiego, zostaną zakupione urządzenia związane z leczeniem pacjentów w najcięższych stanach. To jest kwestia znanych Państwu powszechnie niedoborów na stanowiskach anestezjologii, medycyny terapii, wyposażenie dodatkowych stanowisk w respiratory, możliwości monitorowania, ale także dodatkowej diagnostyki. Ze swej strony, z punktu widzenia diagnostyki, ja się cieszę bardzo, że w województwie opolskim na miejscu ta możliwość będzie i umożliwi wykonywanie znacznej większej ilości badań w trybie szybszym. To jest bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia wykrywania przypadków i izolowania później, po to, aby nie dochodziło do rozprzestrzeniania się zakażeń między innych osób. To, o czym pan wojewoda wspominał, także jest istotne i ważne i warto by było, żeby o tym zapamiętać, żeby za państwa pośrednictwem poszedł także przekaz dla naszego społeczeństwa związanego z podróżowaniem w środkach komunikacji zbiorowej. Autobusy, pociągi, wszystkie zbiorowe transporty w sytuacjach, gdy pacjent świadomy tego z temperaturą, kaszlem wsiada do takiego obiektu, bo to jest świadomość, która musi być ugruntowana, żeby nie korzystać wówczas z takich środków. Przyczyny takich stanów zdrowia może być wiele.
Jednym z nich rzeczywiście może być infekcja koronawirusu. I proszę Państwa, ważne, ponieważ o tym także rozmawiamy, działamy. W dniu wczorajszym miałem przyjemność uczestniczenia w składzie członków zarządów wszystkich województw i prezydentów miast w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rozmawialiśmy na temat problemów, które występują na bieżąco. Reakcja jest bardzo szybka, bo pewne problemy, które powodują, że trzeba zaangażować większe siły i większe organizacje, są podejmowane działania, są podejmowane natychmiast i bardzo szybko. Tutaj ta operatywność jest bardzo duża, ale pokazują, jak bardzo istotny i ważny jest problem, którym na co dzień się dzisiaj jeszcze borykamy. Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej i dążenie do tego, aby jak najbardziej były dostępne, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że ochrona naszych pracowników w sektorze ochrony zdrowia jest bardzo ważna po to, aby nie doszło do paniki i do załamania się funkcjonowania całego systemu. Jesteśmy także po rozmowach i pewnych próbach znalezienia możliwości wyposażenia, bo jak Państwo wiecie, te środki są dzisiaj bardzo trudno dostępne i trzeba zadbać o to, aby szybko się pojawiły, aby można było wyposażyć. Są działania podejmowane tutaj za pośrednictwem także pana wojewody, wskazujemy, sygnalizujemy możliwość, aby do tego działania się dobrze przygotować. Działamy tak, jak można, by było bezpiecznie, natomiast informacja, która dociera z naszego społeczeństwa, powoduje obawy i zgłaszanie się większej ilości pacjentów, co skutkuje wydłużeniem się czasu oczekiwania i ta diagnostyka, która będzie możliwa w Opolu, będzie szansą na to, że będziemy mieli szybciej możliwość podjęcia decyzji co do dalszego postępowania. Na pewno dzisiaj wiodący oddział zakaźny w Szpitalu Wojewódzkim Klinicy Katowickiej jest bardzo istotny i ważny i dbamy o to, aby on miał i zaplecze możliwości działania jak największe. Ze środków budżetu państwa wpłynęły środki na inwestycje w tym szpitalu. Dodatkowo w dniu wczorajszym Zarząd Województwa Polskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków w wysokości ponad 500 tysięcy złotych po to, aby na oddziale chorób zakaźnych stworzyć dodatkowe 3 stanowiska intensywnego nadzoru, intensywnej terapii. Chodzi tutaj o dodatkowe wyposażenie, które nie można było zakupić ze środków, które wpłynęły z budżetu państwa przez budżet wojewody. Podjęta decyzja o wyposażeniu i także jednym z tych urządzeń będzie urządzenie do diagnostyki laboratoryjnej, która da pewnie szansę szybszego wykonywania badań i dostępu do tych badań. To jest w mojej ocenie, jako lekarza, kluczem do większego, szybszego opanowania. Natomiast wszelkie inne działania, które także za Państwa pośrednictwem trafiają do opinii publicznej, te działania związane z ograniczeniem transmisji, możliwości kontaktów, są najważniejszymi do prewencji wszystkich ekspertów tego, aby nie doszło do dużej, bardzo dużej skali równoczesnego zachorowania. Bo o to się najbardziej obawiamy. Jeżeli sprawa zachorowań będzie przebiegała w sposób spowolniały, wolny, poradzimy sobie bez problemu z tą sytuacją. Te zasoby i zaangażowanie środków i rozwój medycyny, intensywnej terapii, stanowisk i możliwości ich wykorzystania w mojej ocenie dają nam dużą szansę. Bardzo dziękuję Panie Marszałku. Pani doktor, bardzo proszę. Przeszłość, oczywiście. No, dobrze. Więc to będzie tak gorące krzesło. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Wojewoda, mamy już od poniedziałku aparat, który będzie wykonywał badania genetyczne w kierunku identyfikacji koronawirusa. Ten aparat będzie służył nam także do badania w kierunku grypy, więc będzie naprawdę nam bardzo pomocny, nawet w sytuacji, kiedy nie będziemy mieć problemów akurat z tymi zakażeniami. Od dnia jutrzejszego rozpoczynamy przeprowadzanie badań. Będą to badania wymazów w pierwszej kolejności. Badania wymazów pobranych z oddziałów chorób zakaźnych, czyli Opole, Nysa plus jeszcze oddział dziecięcy z Kędzierzyna, Koźla. Ustaliłam także, że będzie można wykonywać takie badania, jeżeli chodzi o pacjentów przebywających na SOR-ach, odizolowanych, bo tacy pacjenci też mogą
wymagać takich badań. Oczywiście w przypadku przejść punktów sanitarnych na granicach, jeżeli będzie taka sytuacja, że jeden z pasażerów będzie podejrzany o zakażenie, będzie odizolowany, jak najszybciej będziemy starali się wykonać badanie po to, żeby po prostu tych pozostałych pasażerów za długo nie przetrzymywać na tej kwarantannie takiej godzinowej. W województwie lubuskim była już ta sytuacja i całość akcji trwała około 8 godzin. Więc zawiezienie pacjenta na oddział zakaźny, pobranie wymazu, dostarczenie wymazu do stacji wojewódzkiej, wykonanie badania 8 godzin i pozostali pasażerowie mogą być wolni. I to jest, mi się wydaje, bardzo, bardzo sprawdzony i dobry sposób, żeby po prostu ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się zakażenia. Oprócz pobierania wymazów i badania tych wymazów od osób podejrzanych, osób chorych, będziemy również pobierać wymazy od osób, które są poddane kwarantannie, ponieważ przed opuszczeniem przez te osoby kwarantanny, tej 14-dniowej, musimy każdą osobę przebadać i w tym celu mają powstać zespoły próbkobiorców, które będą jeździły i do domów i pobierały od tych osób wymazy. Jeżeli chodzi o naszą rolę, uważam, że tutaj oprócz badań najważniejsza rola to jest sprawny nadzór epidemiologiczny, bo głównie nasze działania się skupiają na tym, żeby jak najszybciej ustalić kontakty, ustalić styczność, zakwalifikować odpowiednie osoby, jakiego rodzaju był ten kontakt, czy te osoby zakwalifikować na leczenie, czy do kwarantanny, czy do nadzoru epidemiologicznego. To jest bardzo ważne po to, żeby wirus dalej się nie rozprzestrzeniał w populacji. I w związku z tym, proszę Państwa, tak jak wczoraj mieliśmy ten pierwszy przypadek, pracownicy stacji powiatowej w Strzelcach Opolskich, od razu informacja poszła do stacji, wszyscy stawili się w pracy i do godzin późnych, nocnych prowadzono dochodzenie epidemiologiczne, ustalano kontakty, wydawano decyzje administracyjne, bo w przypadku kwarantanny wydajemy decyzje administracyjne nakazujące poddania się obowiązkowej kwarantannie. Dla tych osób jest to równoznaczne ze zwolnieniem lekarskim, także te decyzje też zgodnie z zapisami specustawy nie muszą być doręczane od razu osobiście, bo też nie chcemy narażać pracowników na wchodzenie do tego środowiska, więc wystarczy zadzwonić czy przekazać mailowo taką decyzję i te osoby już od razu w dniu wczorajszym zostały poinformowane o kwarantannie. Zresztą my już, jeśli chodzi o Strzelce, zadziałaliśmy od razu, jak ten pacjent tylko znalazł się na oddziale, ponieważ już był jako podejrzany. My wkraczamy już w ten czas, kiedy on jest już jako podejrzany. Z tych osób 22 osoby otrzymały decyzję o kwarantannie domowej, bo była taka możliwość, a 77 osób o nadzorze epidemiologicznym. I tak jak powiedziałam, te sprawy już były załatwione bezpośrednio, decyzje w dniu wczorajszym były wydane i muszę powiedzieć, że jako nadzór sanitarny działamy sprawnie, pomimo tego, że trudny dla nas jest okres, ale staramy się naprawdę 24 godziny na dobę być dla Państwa, być dla pacjentów, być dla tych osób, które się czują niedoinformowane, czują się zagrożone, obawiają się, jesteśmy pod telefonem. Te telefony alarmowe zostały przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest na plakacie, w pierwszej pozycji jest ten numer podany. Także w procedurach opracowanych przez pana wojewodę te telefony alarmowe wszystkich stacji powiatowych i naszej wojewódzkiej zostały umieszczone. I muszę powiedzieć, że tych telefonów jest bardzo dużo, odbieramy non-stop informacje. Poza tym mamy dyżury wojewódzkiej stacji, też jesteśmy dostępni dla Państwa. Oprócz tych naszych działań typowych, prawda, tych które są takie bezwzględnie konieczne, prowadzimy również ważną sprawę jak szkolenia, przekazywanie informacji. Takie szkolenia jeszcze przed tym, jak w Polsce wystąpiły zachorowania, już były przeprowadzone, proszę Państwa. Przeprowadziliśmy szkolenie dla szkół, które zorganizowało kuratorium, także nasi pracownicy tutaj udzielali merytorycznych wskazań. Prowadziliśmy szkolenie dla pracowników podmiotów medycznych, dla lekarzy, pielęgniarek, zespołów zakażeń szpitalnych i dla POZ-ów, ponieważ POZ-y też są ważnym ogniwem tutaj
w ograniczeniu rozprzestrzeniania się zagażeń, o wczesna identyfikacja osób zakażonych. Także pan wojewoda powiedział o tych obiektach wskazanych do kwarantanny i tutaj muszę powiedzieć, że jest wymóg bardzo taki ostry, jeżeli chodzi o zakwalifikowanie tych obiektów, ponieważ bursy, internaty, szkoły niestety w tym wypadku nie kwalifikują się do kwarantanny, ponieważ pokoje, które będą przeznaczone dla tych osób, muszą mieć wydzielone węzły sanitarne. Ponieważ chodzi nam o to, żeby była ta kwarantanna 14-dniowa, a nie przy każdym prawda, zakwaterowaniu nowych osób wydłużać o następne 14 dni. Te osoby po prostu nie mogą się z sobą kontaktować, nie mogą mieć styczności i te wszystkie wymogi były przy kwalifikacji tych obiektów brane pod uwagę. Nie wiem, no na tyle takich spraw informacyjnych, jeżeli Państwo będą jeszcze potrzebowali jakichś szczegółowych, to później. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze na chwileczkę trzy tematy rozmawiam jeszcze. Woli uzupełnienia, moje FOPA. Zapomniałem podziękować jeszcze bardzo gorąco jednej osobie, pani doktor Wiesławie Budzin, naszemu wojewódzkiemu konsultantowi do spraw chorób zakaźnych. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla pani doktor. Ile serca, ile czasu, ile włożyła w to, co w chwili obecnej mamy. Także to jest moja, no przepraszam, no nie było to pani doktor Komiuch, chociaż zawsze gdzieś tu pani doktor jest przy nas. Także jeszcze ogromne słowa podziękowania, wdzięczności dla pani doktor, bo jestem pod ogromnym wrażeniem naprawdę wspaniałej wrażliwości i pomocy od pani doktor. To jest pierwsza sprawa, którą jeszcze chciałem państwu przekazać. Dwie następne, drodzy państwo. Kwarantanna. Wrócę jeszcze, drodzy państwo, do kwarantanny. Szanowni państwo, najlepiej się uczy na czyichś błędach. Okazało się w niektórych państwach, nie moja tu rola, aby niektóre państwa oceniać, ale trzeba korzystać, niestety uczyć się na czyichś błędach. Kwarantanna to nie są wczasy, drodzy państwo. Kwarantanna to nie jest czas wolny od pracy. Kwarantanna domowa to jest bardzo ważny aspekt walki z takim przypadkiem choroby, jaki mam. Oczywiście nikomu nie życzę, aby w takiej kwarantannie musiał, drodzy państwo, przebywać. Ale za państwa pośrednictwem, tak jak apelowałem o podstawową higienę osobistą, tak apeluję za państwa pośrednictwem do wszystkich osób, które są bądź będą poddane kwarantannie osobistej, to od ich odpowiedzialności, wyrozumiałości zależy, jak ta choroba się będzie, drodzy państwo, odbywać. Jest to bardzo ważne, bo w państwach, gdzie została zachowana ta kwarantanna domowa, niestety tam był najwięcej nagłych, szybki wzrost tychże zachorowań. Więc taka serdeczna prośba, wniosek do wszystkich państwa, które będą podani kwarantannie. Drodzy państwo, czujmy się solidarni z innymi, którzy nie są tej kwarantannie poddani i oby nie byli poddani. A więc proszę się dostosować do warunków kwarantanny, bo to jest bardzo ważny aspekt, nie tylko w szpitalu, nie tylko przy lekarzu, pielęgniarce, ale również samemu można innym pomóc. Między innymi właśnie nie tylko przez tą higienę osobistą, ale również będąc w tej kwarantannie. Drodzy państwo, oczywiście odnośnie kwarantanny polski rząd podjął szereg działań, aby w przypadku bardzo dużej ilości osób, które są w tej kwarantannie, wszystkim pomóc. Tym, którym oczywiście ta pomoc będzie najbardziej potrzebna, którzy sami po prostu nie będą mogli po prostu funkcjonować. A więc już są rozwiązania, aby do takich osób dotrzeć, oczywiście przez różne organizacje, aby pomóc w podstawowych czynnościach, jak choćby, drodzy państwo, no zrobienie zakupów, prawda? Bo o to, drodzy państwo, chodzi. Więc kwarantannia, drodzy państwo, to też nie ograniczenie wolności nie w czasy, ale bardzo ważny aspekt walki z zagrożeniem, które do państwa w chwili obecnej mamy w naszej ojczyźnie. To druga kwestia, drodzy państwo, i trzecia, jeszcze nie dodałem, mówiąc o tych szpitalach. Tak jak w każdym województwie, drodzy państwo, jako wojewoda podjąłem decyzję o tym, że będzie dedykowany jeden szpital na naszym terenie jako szpital stricte dla osób, które są chore na ten wirus. Ten szpital to szpital w Kędzierzynie-Koźlu.
i mamy już całą procedurę, drodzy Państwo, przygotowaną, aby na spokojnie, w porozumieniu ze wszystkimi dyrektorami szpitali, przede wszystkim zapewnić opiekę medyczną stałą, kontynuując dla pacjentów, którzy, jeżeli nie będą mogli być wypisani ze szpitala, na pewno znajdą opiekę zdrowotną w innej placówce medycznej. Drodzy Państwo, bo tak jak kwarantanna domowa, tak to, że będzie tylko w jednym szpitalu, oby nikogo tam nie było, ale jeżeli będzie tylko w jednym szpitalu, będą osoby, które są chore na tą chorobę, to też zminimalizuje sposób, czy możliwość rozprzestrzeniania się. To nie znaczy, że inne szpitale mają w tym momencie spokój, to znaczy, że inne szpitale, to co powiedziałem dzisiaj z dyrektorami szpitali, na pełni współpracują z tym szpitalem pod kątem personalnym, pod kątem sprzętowym. To są te trzy informacje, drodzy Państwo, więc jeszcze raz podziękowania Pani Doktor. Sprawa kwarantanny jest bardzo ważna. To nie jest tak, że ktoś jest w kwarantannie i za chwilę wychodzi na spacer, czy idzie do sklepu, bo to nie na tym rzecz polega. I to, że powolutku, drodzy Państwo, tak w każdym województwie, co mówi ten Pan Minister Szumowski, w sumie chyba 19, tak, Panie Rzecznik? 19 chyba szpitali w całym kraju będzie stricte dedykowane dla osób chorych na koronawirusa. Tak jak Państwu powiedziałem na samym początku, mamy tylko oddziały zakaźne, nie szpitale zakaźne. I tu nastąpiła konieczność, drodzy Państwo, wyznaczenia szpitala nie zakaźnego, tylko innego, drodzy Państwo, który tą funkcję przejmie. To oznacza, drodzy Państwo, również to, że oprócz tego, że te osoby tam muszą być poddane leczeniu, bardzo ważną kwestią, o co będę oczywiście, drodzy Państwo, zabiegał w pełni, już podjął takie czynności. Bardzo ważną kwestią pod kątem medycznym jest fakt, iż wiele osób, zwłaszcza w wieku starszym, w czasie choroby bądź po przejściu pewnego etapu tej choroby wymaga tak zwanego leczenia na oddziale intensywnej terapii. I biorąc pod uwagę wiele aspektów, wielkości szpitala, umieszczenia, rozmieszczenia w stosunku do innych szpitali, posiadanej bazy tak zwanej łóżek ojomowskich i wielu, wielu inczynności, podjąłem taką decyzję. Jestem po rozmowie z pani starostą, jestem po Kędzierzyn-Koziołowskim, jestem po rozmowie z dyrektorem tego szpitala. Również wielkie ukłony za wspaniałą współpracę z tymi podmiotami i powolutku będziemy, drodzy Państwo, do tego procesu się przygotowywać. To tak woli uzupełnienia, przepraszam, bo sprawy jest naprawdę tyle. Teraz bardzo bym poprosił pan marszałek, pani doktor. Panie dyrektorze, czas na pana. Szanowni Państwo, główną rolę i główne zadania spoczywają na panu wojewodzie. Działania Narodowego Funduszu Zdrowia są działaniami wspierającymi. Wszyscy Państwo o tym doskonale pewnie wiedzą. Niemniej jednak, tak jak pan wojewoda powiedział, jesteśmy w dyspozycji 24 godziny na dobę. Współpracujemy bardzo dobrze i ściśle w zakresie przygotowywania szpitali do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ale zanim przejdę do takich ważnych informacji, krótko oczywiście, dotyczących jakby finansowania, to chciałbym przekazać za pośrednictwem mediów apel do wszystkich mieszkańców i taką prośbę do wszystkich mieszkańców naszego regionu, ponieważ siedzibę Narodowego Funduszu Zdrowia rocznie odwiedza około 100 tysięcy mieszkańców, załatwiając różne sprawy, zaczynając od kart wystawiania czy wyrabiania kart EKUS, składania wniosków do sanatoriów czy składania wniosków o wydanie środków pomocniczych. Nakłaniamy Państwa i doradzamy, zalecamy, aby maksymalnie ograniczyć wizyty w naszym oddziale do niezbędnego minimum. Oczywiście wiele spraw można załatwić przy pomocy drogi wszelkich dróg elektronicznych, poprzez składanie wniosków, czy przez za pomocą maila, ePUAP-u. Nawet faks jest tutaj w tym czasie wzmożonej
pracy i ciężkiej pracy jest możliwość przyjmowania i my realizujemy wszelkie zlecenia, również zawieranie umów o dobrowolne ubezpieczenie. Jeżeli mieszkaniec naszego regionu trafi do naszego oddziału, to najlepiej, gdyby zostawił takie zlecenie w biurze podawczym i wrócił do domu, drogą pocztową otrzyma wszelkie informacje, wszelkie dokumenty zwrotne. To jest taki apel. Oczywiście chciałbym powtórzyć również słowa pana ministra zdrowia, który o godzinie 13 miał swoją konferencję prasową. I to jest apel do młodzieży szkół ponadpodstawowych i do studentów, ponieważ szkoły mamy zamknięte, uczelnie nie prowadzą wykładów. I tak jak pan wojewoda powiedział, że nie jest to czas kanikuły, nie jest to czas imprezowania, tak dosłownie pan minister zdrowia powiedział. Powinniśmy, nasza młodzież powinna mieć świadomość tego, że też są nośnikami czy potencjalnymi nośnikami wirusa korona i najlepiej, gdyby pozostawali w miejscu zamieszkania bądź w miejscu przebywania. To jest też taki apel do wszystkich naszych studentów i młodzieży. Jeżeli chodzi o finansowanie świadczeń, to tutaj deklaruję i mamy, i mówię wyraźnie, że mamy zapewnione środki na realizację świadczeń w ramach koronawirusa, to znaczy za gotowość i za leczenie pacjentów w tych szpitalach, które są postawione w stan wzmożonej gotowości, czy w stan gotowości. Także tu też wyraźnie mówię, że poza ryczałtem, ryczałt planujemy nie ruszać, czyli jest finansowanie tak, jakby szpitale pracowały w normalnym trybie. I dodatkowo, dodatkowym strumieniem finansowym będą płacone środki, tak jak mówię, za gotowość, czyli szpital może być pusty, czy oddziały mogą być puste, jeżeli są postawione w stan gotowości, to za ten stan gotowości szpitale będą miały płacone. To jest ważna informacja dla dyrektorów szpitali, czy dla opinii publicznej, żeby nie powodowało jakichś perturbacji czy dysonansu, że coś nie będzie zapłacone. Tak jak pan wojewoda powiedział, jest wskazany szpital monospecjalistyczny, przekształcony szpital powiatowy w Kędzierzynie, Koźlu. W tej chwili rozpoczęliśmy proces alokacji tych pacjentów, czy przeprowadzenia tych pacjentów do, mamy 11 oddziałów szpitalnych, które, z których to oddziałów pacjenci będą przewożeni do szpitali wskazanych, już umówionych na poszczególne oddziały. Z tego co wiemy na chwilę obecną, tak, tych pacjentów jest około 130-140. Po dzisiejszym spotkaniu, które zorganizował pan wojewoda, ordynatorzy tych szpitali już ze sobą się kontaktują, umawiają się konkretnie na transport tych pacjentów. Liczymy na to, że jutro do godziny 20 cały proces się zakończy, najpóźniej do chyba w południe, do niedzieli w południe. A przepraszam, do soboty, tak, do soboty do 20. Także w poniedziałek ten szpital w Kędzierzynie Koźle powinien być w pełnej gotowości do przyjmowania pacjentów. Także 248 łóżek praktycznie będzie w pełnej gotowości. To tyle. No proszę panie dyrektorze, żebyś powiedzieć o ogromnej promocji, jak to powiedzieć, informacji, którą przekazaliśmy w różnej formie do różnych instytucji. Na początku w ogóle, kiedy wiedzieliśmy już pewnie, że sytuacja się stanie bardzo, bardzo groźna. Dobrze. Szanowni Państwo, praktycznie od połowy stycznia, wiedząc co się może wydarzyć, w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia, również z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, rozdystrybuowaliśmy, teraz już nawet nie wiem, ale myślę, że to jest co najmniej 10 tysięcy plakatów i ulotek w naszym województwie, wykorzystując wszelkie możliwe kanały dostępowe poprzez
starostwa, poprzez gminy, poprzez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, które bardzo intensywnie włączyły się w kolportaż materiałów informacyjnych. Uruchomiona została PKP przewozy regionalne, środki komunikacji publicznej, jak autobusy w większych miastach, Opole, Kędzierzyn, Nysa. Oczywiście drogą mailową praktycznie do wszystkich instytucji. Do wszystkich instytucji rozesłaliśmy, czy do szkół, czy placówek oświatowo-kulturalnych, z prośbą, jeżeli nie otrzymali albo dostali za mało tych materiałów, żeby we własnym zakresie drukowali i dystrybuowali wszędzie, gdzie praktycznie się da. Ja osobiście po sklepach czy po klatkach schodowych w zaprzyjaźnionych osiedlach rozwieszałem. Wiem, że też informacje trafiły do sołtysów, czyli tych najbliższych gospodarzy w małych rodzinnych miejscowościach, najmniejszych, także praktycznie wszędzie, gdzie się tylko dało. Dziękuję. Panie kuratorze, bardzo. Szanowni Państwo, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca czasowo zostały ograniczone funkcjonowanie placówek oświatowych z pewnymi wyjątkami. To są przedszkola i szkoły w specjalnych podmiotach leczniczych, w zakładach karnych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w zakładach karnych, mówię już. To są te jednostki, które one funkcjonują. W specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych przebywają uczniowie, którzy są z niepełnosprawnościami i często powyżej 8 roku życia, dlatego też jest taka dyspozycja tutaj w rozporządzeniu, że o tym, czy taki uczeń będzie uczęszczał do szkoły, czy nie, zadecyduje rodzic. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia opieki, więc wtedy taką opiekę będzie ośrodek zobowiązany zapewnić. Tak jak tutaj już to padło, nie jest to czas ani ferii, ani czasu wolnego dla nauczycieli i dla innych pracowników. Wszyscy pozostają w dyspozycji. Oczywiście nie ma obowiązku takiego, żeby przebywali w szkole. Tak samo jak każdy inny pracodawca, dyrektor szkoły może zlecić wykonywanie obowiązków na odległość, pracy zdalnej i też to rekomendujemy. Te dwa dni, 12 i 13, są wyznaczone jeszcze jako te, w których placówki powinny zapewnić opiekę tym uczniom, którzy nie mają jeszcze opieki. To są dwa dni przeznaczone też dla rodziców po to, żeby sobie tą opiekę zorganizować w późniejszym czasie, ponieważ od poniedziałku już całkowicie zajęcia zarówno opiekuńcze, jak i wychowawcze, jak i dydaktyczne są zawieszone, co nie oznacza, że nie można żadnych działań w szkole podejmować. My rekomendujemy, podobnie jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, wykorzystywanie różnych środków komunikacji. W wielu szkołach jest dziennik elektroniczny, są adresy mailowe, działają telefony, są w wielu szkołach funkcjonują różne platformy edukacyjne, Moodle, inne, do tego, aby za ich pośrednictwem, na ile się da, prowadzić jednak i realizować program. Jednocześnie dyrektor jest zobowiązany do tego, żeby te działania wszystkie koordynować, żebyśmy też nie sprowokowali takiej sytuacji, że każdy z nauczycieli taki pakiet materiału zafunduje uczniom, że oni w tym czasie, kiedy będą w domu, będą musieli po kilkanaście godzin na przykład się uczyć, więc to podlega oczywiście takiej koordynacji, ale Ministerstwo Edukacji Narodowej ma bogate zasoby elektroniczne, już dydaktyczne. One będą w takiej formie linków, takiego pakietu, będą udostępnione zarówno, jeżeli chodzi o wykorzystanie systemu informacji oświatowej bezpośrednio do szkół, ale będą też na stronie Opolskiego Kuratorium Oświaty dostępne z odpowiednimi informacjami, jak można z nich korzystać. Wobec tego te dwa dni też są po to, żeby szkoła też zorganizowała się do tego późniejszego okresu
do tego, żeby wykorzystać ten czas na taką formę również kształcenia. Uczniowie powinni pozostawać w domu, żeby unikać kontaktu z innymi osobami. Podobnie zresztą jak i nie ma potrzeby, żeby nauczyciele przebywali w szkole tak, jakby pracowali. Za ten czas dyspozycji oczywiście przysługuje wynagrodzenie. Oczywiście nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za nadgodziny, które nie będą w tym momencie realizowane, czy dodatki za szkodliwe, czy uciążliwe warunki, ponieważ no, ta praca nie będzie się odbywała właśnie w tych warunkach. Natomiast jeżeli chodzi o administrację i obsługę, można ten czas wykorzystać początkowo czy na dezynfekcję szkoły na przykład, czy na jakieś dokładne też sprzątanie, czego nie zawsze można dokonać, kiedy uczniowie są w szkole. Ale czy prace administracyjne te niezbędne wykonać, natomiast też nie ma potrzeby, żeby cały czas ci pracownicy przebywali w szkole. Oni też dojeżdżają do pracy często, też komunikują się z innymi, więc chodzi o to, żeby te rekomendacje rządu, który cały czas zachęca do tego, żeby jak najbardziej wykorzystać pracę zdalną, żeby też miały miejsce w szkole. I chyba to jest takie w największym skrócie to, co chciałem Państwu przekazać. Dziękuję Panie Kuratorze. Panie Komendancie, bardzo proszę o informację, co się dzieje na granicy. Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, tak jak Pan Wojewoda wcześniej raczył wspomnieć, jednym z zadań, które zostały podjęte w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w naszym kraju na terenie województwa opolskiego jest uruchomienie punktów kontroli sanitarnej w miejscach na terenie przygranicznym. Są to w chwili obecnej 3 miejsca, które zostały wytypowane. W dniu wczorajszym o godzinie 17 w byłym przejściu granicznym Piotrowice Głubczyckie, Trzebinia i Głuchołazy Mikulowice Straż Graniczna wspólnie ze Strażą Pożarną, Policją, Krajową Administracją Skarbową, koordynując tutaj te przedsięwzięcia, podjęła czynności kontrolne zmierzające, tak jak wcześniej powiedziałem, do zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W dalekim telegraficznym skrócie czynności te polegają na tym, że wspólnie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej dokonujemy kontroli osób, które przekraczają granicę państwową polsko-czeską, wjeżdżając na terytorium kraju. Poddawani są wyrywkowo kontroli pomiaru temperatury i w przypadku, gdy któryś z pasażerów ma wyższą temperaturę, podejmowane są tutaj czynności, które już zostały już wcześniej wspomniane, czyli jest ta osoba odseparowana, kontaktujemy się jako służby mundurowe tutaj z powiatowymi stacjami inspekcji sanitarnej i oczekujemy wtedy na przyjazd i podjęcie dalszych działań tutaj przez służby sanitarne. To wszystko. Dziękuję bardzo. Panie Komendancie, czy Pan coś w celu uzupełnienia tej informacji od Pana Komendanta? To bardzo proszę. Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, my jako Państwowa Straż Pożarna jesteśmy instytucją pomocniczą i co chciałbym zaznaczyć, my przede wszystkim dbamy o zapewnienie sprawności naszego systemu. My niesiemy bezpieczeństwo w normalnym trybie naszego działania i jakiekolwiek zaburzenie naszej działalności będzie skutkowało tym, że bezpieczeństwo ogólnopojęte będzie zagrożone. Oczywiście w ramach pomocniczej działalności zapewniamy logistykę przyszpitalną, logistykę przy przejściach granicznych. Również wszyscy strażacy przeszkoleni są w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Mamy też dość znaczną ilość ratowników medycznych w naszych szeregach. To są wszystkie działania, które oczywiście są działaniami wspierającymi do tych czynności, które są podejmowane przez inne służby. Jednak prosiłbym, aby zwrócić uwagę na to, iż nasi ratownicy, wyjeżdżając do jakiejkolwiek akcji, będą w tej chwili
zabezpieczani przez nas w maksymalny sposób, aby zachować sterylność naszych jednostek. Ograniczyliśmy do minimum dostępność do jednostek. Prośba, aby wszystkie rzeczy, które i tak jako do nas, do administracji publicznej muszą być dostarczone, dostarczać za pomocą poczty. Jeżeli jest taka możliwość, odsunąć to w czasie. My dbamy o to, aby uchronić naszych ratowników przed kontaktem z osobami zarażonymi, gdyż musimy dbać o ten nasz system. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to są takie podstawowe informacje, które przekazaliśmy ja i szanowni tutaj goście, pan marszałek, pani doktor. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Nowego punktu, kiedyś nie chodziło, jeżeli tak to można określić. Czy to oznacza, że szpital wojewódzki już nie będzie zajmował się osobami chorymi na wirusa? I co z pacjentami, którzy mieli planowe przyjęcia do szpitali, zarówno szpitalu w Kędzierzynie Koźle, jak i pozostałych? Czy to jakoś naruszy? Drodzy Państwo, oczywiście już oddział zakaźny funkcjonuje jako oddział zakaźny. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Tak jak powiem, na chwilę obecną, na tą chwilę czekam jeszcze na wytyczne. Szpital w Kędzierzynie Koźle jest stricte dedykowany dla osób już chorych. Mamy oczywiście dwa szpitale, dwa oddziały zakaźne, które pełnią swoją funkcję. Tam ewentualnie osoby z podejrzeniem na koronawirusa, ale to wszystko, drodzy Państwo, zależy od rozwoju sytuacji, jaka będzie. Cel jest najważniejszy. Jeden szpital w regionie, stricte dedykowany, szpital cały, albo w tym przypadku w Kędzierzynie Koźlu jeden cały budynek jednego szpitala, bo ten szpital ma jeszcze dwa oddzielne oddziały, ale zupełnie w innym budynku, więc de facto naturalnie ci pacjenci będą oddzieleni, wymagają jakiegoś oddzielenia mechanicznego, więc to jest podstawa, by taki jeden szpital był. Oddziały zakaźne jak najbardziej funkcjonują, bo drodzy Państwo, no to nie znaczy, że jak mamy koronawirus, to inne choroby zakaźne nam nie są, więc też muszą te oddziały zakaźne funkcjonować. Wszystko będzie, drodzy Państwo, no, w miarę tak, nie powiem sterowane, ale będziemy na tym czuwać po prostu, żeby to w miarę było wszystko zabezpieczone. Drugie pytanie jakie było? Jeżeli chodzi o planowe przyjęcia, zarówno w Kędzierzynie, Drodzy Państwo, wiadomo, że szpital w Kędzierzynie Koźle musi być pusty tylko dla pacjentów chorych na koronawirusa. Oczywiście w chwili obecnej, niezależnie od tego, który to jest szpital, podjąłem decyzję o tym, że wszystkie przyjęcia planowe i wszystkie zabiegi planowe we wszystkich szpitalach o podwyższonym stanie gotowości zostały wstrzymane. Do momentu, kiedy te osoby nie będą przywiezione w sposób bezpieczny do innych szpitali, zobaczymy wtedy, jak to wszystko wygląda w całej sieci szpitali województwa opolskiego i wtedy będziemy na spokojnie podejmować decyzję, w którym szpitalu, w zależności od potrzeb, w zależności od sytuacji, jaka jest, te przyjęcia planowe będą ponownie, czy zabiegi planowe będą ponownie uruchomiane. Dopóki nie wiemy, jak nam się uda to na spokojnie rozplanować, a w chwili obecnej wstępne dane, które posiadam z NFZ-u, wynika, że raczej większych spraw tutaj problemów nie będzie, ale dla pewności, żeby choćby jednego miejsca nie zabrakło dla pacjenta, który obecnie jest w szpitalu, postanowiłem wstrzymać we wszystkich szpitalach o podwyższonym, wszelkie przyjęcia planowe i wszelkie zabiegi planowe, powtarzam, do momentu nieustabilizowania się sytuacji medycznej w placówkach medycznych po tym, jak szpital w Kędzierzynie Koźlu będzie już w pełni przygotowany do swojej nowej funkcji. A ma zacząć działać w poniedziałek? W poniedziałek, drodzy Państwo, od poniedziałku ma być gotowy jako szpital przeznaczony tylko i wyłącznie dla pacjentów z chorobą koronawirusa. I ci chorzy zostaną tam przewiezieni? Dwóch chorych? Proszę? Dwóch chorych zostanie przewiezionych? No, drodzy Państwo, no, w tym kierunku, drodzy Państwo, idziemy, ale to jeszcze na spokojnie robię. Najpierw musimy ten szpital przygotować, na spokojnie będziemy osoby przewozić. Z tego co wiem, nie znam się na procedurze, ale wiem, że pierwsza osoba, która została zarażona, na szczęście czuje się dobrze, tak? Z tego tak, co słyszę. No, proszę bardzo, pani doktor. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te przypadki potwierdzonego zakażenia, czyli już choroby, więc to są w sumie dwie osoby, które razem podróżowały do Austrii i przyjechały po tym urlopie. I ta druga osoba z dnia dzisiejszego, ona od razu już była hospitalizowana razem z tą pierwszą kilka godzin później. Przyszła wieczorem 10 do szpitala, się zgłosiła, została przyjęta. Procedury, jeżeli chodzi o nadzór sanitarny, kwarantannę,
i nadzór w stosunku do osób, które, z którymi te dwie osoby miały kontakt, już od razu były wdrożone. Także to, co powiedziałam, ile osób jest kwarantanowanych, ile osób jest objętych nadzorem, w tym się mieści także rodzina i osoby z kontaktu też z tym drugim przypadkiem. Razem były, to jest kontakt po prostu w Austrii. To nie jest jeszcze kontakt nasz lokalny, rodzimy, tylko kontakt z Austrii. Zarówno pierwsza osoba, jak i druga czują się dobrze. Z tego, co wiem, to są lekarze. Co ze szpitalem w Szczecinie? Jedna osoba. A, no to jedna. Co ze szpitalem w Szczecinie Opolskim? Będzie jakaś dezynfekcja, tam coś się stanie? No proszę Państwa, no procedury dekontaminacji obowiązują, jest to wszystko już wdrożone. Już od razu, jak tylko ta osoba poszła do szpitala, te procesy były przeprowadzone i od razu te osoby, które miały kontakt ustalony, już od razu były odizolowane, te które, prawda, objęte były kwarantanną. Także to już nastąpiło nie teraz przy otrzymaniu wyniku, tylko z chwilą zgłoszenia się tych dwóch osób do szpitala zakaźnego w Opolu. Ja mam pytanie do pana Wojewody o liczbę respiratorów. O, ja nie znam na pamięć. Znamy tą liczbę? W sumie jest te respiratory, które są wykazane w bazach Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest 382 respiratory. Jeszcze inwentaryzujemy liczbę respiratorów, które nie są wykazane, ale są w posiadaniu tych placówek. Wiemy, że takie funkcjonują. Także... Znaczy bazę tego mamy, tylko nie pamiętam po prostu liczb, ale pan dyrektor... W całym województwie. Myślę, że są trzy. Respiratorów generalnie jest nieco więcej niż stanowisk anestezjologicznej terapii. Jest więcej, dlatego że w każdym z oddziałów są pewne zapasy. One są wykazywane w sprawozdaniach. One dają możliwość wykorzystania ich na odcinkach pooperacyjnych. Chwilą zapotrzebowania na wykorzystanie ich w dodatkowych miejscach, to po prostu sukcesywnie będzie następować. Skala i ilość tych respiratorów jest z punktu widzenia potrzeby i rozwoju możliwego zakażenia w mojej ocenie dzisiaj wystarczająca. Natomiast dodatkowe możliwości, jakie stworzyły w związku z środkami przekazanymi z budżetu państwa przez budżet wojewody, dedykowane specjalnie dla tych oddziałów, które mają się przygotować i zajmować specjalistycznie tymi pacjentami, to tak jak mówiliśmy, to są trzy respiratory, także jeśli chodzi o nasze jednostki, respiratory dedykowane dla placówki w szpitalu wojewódzkim bezpośrednio na oddziale chorób zakaźnych. Oczywistym jest, że respiratory w szpitalach według wykazu funduszu to jest więcej respiratorów niż dzisiaj stanowisk zagwarantowanych dla intensywnej terapii. Musimy wszyscy mieć ale świadomość i wiedzę, że zorganizowanie tych stanowisk to jest kwestia kadry, to jest kwestia osób, to jest kwestia wszystkich, którzy znają się na sposobie użytkowania tego respiratora. To nie jest tak, że maszyna sama sobie będzie działała. To wymaga specjalistycznej kadry, dobrego podejścia i cały czas do tego nawiązuję i powtarzam wielokrotnie w każdym miejscu, w tym także na poziomie krajowym, środków ochrony indywidualnej. Bo to jest warunek bezpieczeństwa tych osób, które zajmują się tymi pacjentami. To jest niesłychanie ważne i potrzebne. Jeżeli mogę, odpowiadając na Pani pytanie, ile jest respiratorów na oddziale zakaźnym, są trzy izolatki i trzy respiratory w Opolu. A Pan Wojewoda na początku konferencji wspomniał o 12 osobach hospitalizowanych, które czekają na wynik. Czy one są tylko na oddziale w Opolu, czy też w Mysie? Tylko w Opolu. W Opolu. Stąd też oddział zakaźny w Opolu dzisiaj jest jeszcze w pewnej części gwarantuje obecność pacjentów, którzy są z podejrzeniem do wyjaśnienia. Tak jak ja tutaj mówiłem, cieszymy się bardzo z tego, że możliwości diagnostyki będą lepsze, będzie szybsza możliwość weryfikacji. W związku z tym część tych pacjentów, którzy przebywają, nie będzie musiała być poddawana hospitalizacji po tym wyjaśnieniu. To jest udrożnienie możliwości przyjęcia i zaopiekowania się innymi pacjentami i izolacji tych pacjentów. Pamiętajmy o tym, że ta izolacja jest bardzo, bardzo ważna. Na dodatek jeszcze w tej chwili powiem Państwu, że w odniesieniu do przypadku, gdyby skala potrzeb osób, które wymagają objęcia taką opieką, takim nadzorem, będzie się powiększała, to będą wskazania do tego, aby nie obejmować hospitalizacją pacjentów, tylko izolować w warunkach domowych. Przyjrzyjmy się adekwatnie. Ja wiem, że można mówić, grypa nie jest porównaniem idealnym, tak, do tego, ale generalnie wielu pacjentów nie wymagać będzie hospitalizacji. I to się dzieje w całym świecie, w wielu wszędzie.
to dzisiaj ulegamy jakby tej presji informacji o wielkim zagrożeniu w związku z wiekiem starszym, starszym wiekiem itd. itd. To jest wszystko prawda. Tylko że rozwija po pierwsze choroba, nie rozwija się natychmiast od chwili kontaktu, tylko okres wylęgania choroby to jest najkrócej między 7 po 5 dni do 2 tygodni mniej więcej. Stąd też przyjęte okresy kwarantanny, które mają gwarantować to, że osoba, która opuści taką kwarantannę, nie będzie zarażała innych w okolicy. To jest niesłychanie ważne i dzisiaj przyjęto taką drogę, że oddziały chorób zakaźnych hospitalizują, izolują tych pacjentów. Natomiast rozwijać to się może różnie i musimy dbać o bezpieczeństwo wszystkich z otoczenia, kontaktów i tak generalnie to wszystko się sprowadza naprawdę bardzo mocno do tego, jak my się zachowamy, jak odpowiedzialni my jako obywatele, także świadomi różnych infekcji, przeziębień i ograniczania tego wszystkiego. Co do ograniczenia przyjęć planowych w szpitalach, ona wynika z wielu różnych przesłanek. Ta jest najważniejsza, abyśmy być może, chyba oczywiście, potrzebnych większej ilości stanowisk anestezjologicznej terapii, abyśmy te stanowiska mieli dostępne, stąd też ograniczenie przyjęć planowych zabiegów operacyjnych jest istotne i ważne, ale też prosimy o zrozumiałość pacjentów, którzy czekali na pewno zabiegi, czekają i planowe zabiegi zostają z tego powodu odroczone. One często są obarczone ryzykiem powikłań pooperacyjnych, w związku z tym odsunięcie ich w czasie daje szansę na to, że będziemy lepiej przygotowani do sytuacji, gdyby doszło do zwiększonej zapotrzebowania na stanowiska intensywnej terapii. Panie Wójcie, jeszcze może odrożenia tych planowych przyjęć, czy jest jakieś określone do kiedy? Czy... Nie ma określonego. Od dzisiaj to następuje. Tak jak powiedziałem, pierwszym takim dla mnie wyznacznikiem, do kiedy ewentualnie mam obowiązywać, kiedy dostanę pełny raport o tego, jak przebiegła sprawa dotycząca bezpiecznego rozlokowania pacjentów. Zobaczymy, jak wówczas, jakimi łóżkami, ewentualnie nawet wolnymi, bądź stanem pełnią odpowiednie oddziały w poszczególnych szpitalach. I później pewnie mi się daje, wtorek, środa będzie spotkanie z dyrektorami szpitali, który oczywiście w uzgodnieniu z nimi będziemy mogli podjąć decyzję, że panie wojewodo, jestem gotowy, żeby ponownie uruchomić, może nie w 100%, ale w 50% na przykład najdłużej oczekujących pacjentów na przyjęcie planowe. Wtedy ja oczywiście po uzgodnieniu, po pewnych danych statystycznych, które dostanę, zmienię swoją decyzję, że oczywiście proszę przyjąć, ale pod takim na przykład... Dotyczy, drodzy Państwo, tych 14 szpitali, ale tak jak powiedziałem, dzisiaj podnoszę stan gotowości we wszystkich, no ja nie powiem, bo nie, na przykład w szpitalach oddziałów. 30 chyba. 3. No, ja Państwu przekażę tą całą listę aktualnych, także wszyscy musimy poczekać, mówię, do poniedziałek to jest ten pierwszy taki... Proszę? We wszystkich szpitalach, które są objęte przeze mnie tym stopniem podwyższonej gotowości. Pierwszy termin to jest ten poniedziałek, kiedy już będziemy mieć temat, no już w niedzielę wiedzieć, jak to wszystko rozlokowane. Poniedziałek, wtorek pozbieram informacje od dyrektorów poszczególnych szpitali, w jaki sposób mogą się ponownie przygotować w stopniu i które oddziały, bo nieraz cały oddział jeden może, a drugi nie może. Wtedy będziemy na spokojnie podjąć decyzję, że będę dyrektorów, no będziemy w uzgodnieniu, no dobrze, w takim razie proszę przyjmować pacjentów. W tym budynku w Kędzierzynie, o którym pan wspominał, tam będą przyjmowani i dorośli, i dzieci. Tak, i właśnie to się dobrze, drodzy Państwo, składa, nie tylko dorośli, dzieci, ale również wytyczne. Nie w tym budynku, dzieci składają odrębny budynek. Ale w szpitalu. Jeżeli chodzi o szpital w Kędzierzynie Koźlu, to mamy tu takie rozwiązanie, że zarówno osoby dorosłe, zarówno dzieci, czyli osoby do 16 roku życia, ale również zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsulatu do Spraw Ginekologii i Położnictwa, będzie tam specjalne miejsce dla kobiet właśnie w ciąży, ale właśnie ewentualnie z takim zagrożeniem, że te osoby, te panie są za. Także w jednym szpitalu będziemy mieć zarówno i dzieci, obyśmy ich nie mieli, i dorośli, obyśmy ich nie mieli, no i obyśmy nigdy nie mieli już więcej żadnych przypadków. Jeśli mogę pytanie do pani doktora, ile skróci się diagnostyka dzięki temu urządzeniu, które będziemy mieli? No proszę Państwa, no na pewno się ograniczy do jednego dnia, bo sam przejazd i tak dalej, więc na ile to trwało? Proszę? Obecnie, jeżeli się, sam przejazd, przewóz do Wrocławia, tam, no to tak gdzieś na drugi dzień dopiero był wynik po południu, w chwili obecnej. A my będziemy odbierać po prostu wyniki nawet w nocy.
i od rana, żeby już przygotować próbkę, wstawić do aparatu. Pan dyrektor może powiedzieć, że na tych pieniędzy będzie więcej na właśnie za zapewnienie tego finansowania? Nie jestem w stanie teraz pani powiedzieć. Szpitale będą sprawozdawały według wzoru takiej tabeli, która jest elementem zarządzania prezesa. Także trudno jest w tej chwili powiedzieć. Mamy zapewnienie w pełni zabezpieczenia środków finansowych na realizację tych świadczeń. Ja mam jeszcze pytanie do pana kuratora, ale to nie wiem, czy w ramach... Jak pani uważa? Jesteśmy do państwa, bo... Proszę? Może się do pani doktor, bo wspomniała, ile osób miało styczność z pierwszym, nazwijmy go naszym pacjentem, zero. Ile osób mogło mieć styczność z tym drugim panem, który się z tym zarobił? Z tą drugą osobą, jedna osoba jest na kwarantannie, to są pracownicy, jedna jest objęta nadzorem, 5 osób jest z rodziny i to jest wszystko. Czyli 7. Ja jeśli można, chciałem jeszcze uzupełnić jedną rzecz, jeśli można, bo ten wypadek pan powiedział do uzupełniać, ale jeśli chodzi o planowe przyjęcia, to proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę także, że jest wiele determinantów. Jedną z nich jest chociażby to, że rodzice tych dzieci, lekarze, pielęgniarki, korzystając z uprawnień i potrzeby zaopiekowania się nimi w domach z powodu zamknięcia szkół, także nie będą w pełni zaangażowane w pracę szpitali. I to należy potrzeba uwzględnić w tej chwili także pod kątem potencjału do wykonania właśnie szeregu zadań związanych z planowym postępowaniem w szpitalach, różnymi zabiegami. Oczywiście to wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie potencjał, jakie będą możliwości udzielania tej pomocy. Nam, jako ochrony zdrowia, oczywiście zależy na tym, żeby to wszystko jak najszybciej można było działać, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jest wiele różnych zagrożeń dla życia i zdrowia i to trzeba wdrażać, ale nie można pochopnie dzisiaj postępować, nie gwarantując bezpieczeństwa wszystkim pacjentom. Drodzy Państwo, tak więc bardzo dziękuję za udział w tej konferencji. Tak jak powiedziałem, będziemy się od dnia dzisiejszego spotykać codziennie praktycznie w bardzo podobnym składzie. To będzie czas dla Państwa, by zadawać pytania. Oczywiście każda konferencja rozpocznie się od aktualnej przekazu informacji odnośnie stanu osób, które są w taki czy inny sposób niestety powiązane z tą chorobą, a potem będą ewentualnie pytania od Państwa. Będziemy starali się oczywiście na wszystkie pytania możliwie wyczerpująco odpowiedzieć. Więc drodzy Państwo, bardzo Państwu w takim razie dziękuję. Mam nadzieję, że dalszych złych informacji nie będziemy musieli Państwu przekazywać. Ja bardzo Państwa proszę, każdą redakcję, każdy w swoim zakresie, tu jest i radio chyba, i telewizja, i wszystkie są. Bardzo proszę Państwa, to nie muszę być ja pokazywany, bo parcia na szkło nie mam, nie miałem i pewnie nigdy mieć nie będę, jak Państwo się zauważyli. Natomiast w Waszym zakresie, w każdy możliwy sposób apelujcie do naszego społeczeństwa. Higiena osobista, przemyślane podróże, przemyślane uczestnictwo w różnych możliwych spotkaniach, gdzie jest grupa osób. Naprawdę. 2 tygodnie, nikomu się nic nie stanie, a to może być decydujące 2 tygodnie najbliższe, jak ta choroba, jak ten wirus, przepraszam, rozwinie się w naszej ojczyźnie. To zależy od każdego z nas, również ode mnie. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.